Przygotowujemy się do bardzo ciekawego zabiegu. To jest to zabieg typu combo. Będzie mieć bardzo dużo elementów pacjent operowane. Pacjent generalnie, największy pacjenta problem to jest bezdech senny i ma ten współczynnik AHI, który określa stopień nasilenia bezdechu, dosyć wysoki, bo 34. Ale zrobiliśmy wszystkie badania, tomografię, no i co? Okazało się, że ma wielką torbię w zatoce szczękowej i generalnie ma, przytyka mu się nos, ma często katar, w związku z tym ma takie objawy przewlekłego zapalenia zatok, bo u niego tego typu dolegliwości są od wielu lat. A w badaniach wyszło, że przewlekłe zapalenie zatok również ma wpływ na powstawanie bezdechu. Co jeszcze pacjent ciekawego tutaj ma? Co można tutaj znaleźć? Mianowicie pacjent ma jeszcze przerost migdałka gardłowego. To jest już dorosły mężczyzna, natomiast ma, widać, pozostałość dosyć sporą, bo zajmującą około 30% nosogardła, czyli ten trzeci migdałek też metodą endoskopową od razu trzeba mu usunąć. Pacjent ma jeszcze duży przerost migdałków podniebiennych, tego na tej tomografii nie zobaczymy, i przerost podniebienia, języczka, krzywą przegrodę, w związku z tym bardzo dużo elementów do operacji, więc idziemy się myć, przygotowywać do operacji, ponieważ czeka nas dużo pracy. No więc słuchajcie, oglądaliśmy tomografię, przeanalizowaliśmy wszystkie wyniki badań. Zaczynamy, rozwórka specjalna jest zakładana, bo jest operacja przez jamę ustną. Operacja właśnie na migdałki, generalnie ukierunkowana na leczenie chrapania i bezdechów sennych. Tutaj u pacjenta jest jeszcze jeden problem i ta operacja jest taka warunkowa, czyli ja się umawiam z pacjentem, że ja pana zoperuję, ale pan musi coś dać od siebie. Problem to jest ten, czyli jak widzicie, dosyć duży brzuch, a nadwaga ma bezpośredni wpływ na generowanie bezdechu, ponieważ współczynnik wagi, masy ciała, czyli BMI, bezpośrednio zależy od współczynnika bezdechów sennych, czyli współczynnika AHI. Dlatego, żeby był pełny sukces operacji, żeby pacjent miał szansę porzucić maskę, z którą śpi, czy tak zwaną CPAP, bo pacjent używa maski CPAP, ja mu robię przeszczenie, bo to ma bardzo wąską, więc robię mu tu przeszczeń dla przepływu powietrza, on się odchudza i będzie wtedy taki pożądany, prawdziwy efekt. Zaczynamy.